Witam bardzo serdecznie i już się cieszę, że dzisiaj mogę zaprezentować Wam kolejny fajny i sympatyczny instrument. Jest to grecz, ale nie jest to wielkie hollow body, czyli nie jest to takie pudło, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i za które cenimy grecze. Dzisiaj instrument bardzo dostosowany do współczesnych potrzeb muzyków, czyli taki grecz, powiedziałbym, w zmniejszonej formule. Dlaczego dostosowany? Ponieważ przynajmniej ja obawiam się zabierać swojego grecza na koncert gdzieś do jakiegoś klubu, ponieważ jak to w klubie, różne osoby wchodzą na scenie, te instrumenty nie są chronione w taki sposób i zawsze mam taką obawę, że gdzieś ta moja gitara się przewróci i coś się stanie. Ten grecz, ponieważ jest dużo mniejszy, jest w związku z tym dużo bardziej przygotowany, przystosowany i praktyczny do tego, żeby właśnie zabrać go na próbę, na jakiś koncert, z taką mniejszą obawą, że coś mu się stanie. Pomimo tego, że jest to instrument produkcji chińskiej, to jak pewnie za chwilkę usłyszycie i zobaczycie, brzmienie jest naprawdę całkiem niezłe. Tak jak każdy grecz, i ten posiada swój charakterystyczny układ wielu przełączników, co daje różne możliwości bawienia się z barwą. Bardzo płynnie działa mostek Bixby, oczywiście jest to licencja, natomiast w żaden sposób nie skutkuje to na dyskomforcie grania, wręcz przeciwnie, wszystko płynnie stroi, więc po takim delikatnym wajchowaniu tą gitarą nic się nie rozstraja i to też jest naprawdę super. Za co cenię też ten instrument, no rasowy wygląd i ten przepiękny kolor, każdy kto śledzi moje filmy wie, że taki pomarańczowo-czerwony kolor to jest coś co ja uwielbiam, po prostu oczy mi od razu wychodzą z orbit jak widzę taki instrument i po prostu zjadam go oczami. Na instrumencie gra się bardzo wygodnie i na stojąco i na siedząco. Gitara jest stosunkowo lekka, więc nie obciąży naszego kręgosłupa, natomiast na siedząco nie opada w żadną stronę, ani gryf nie ciągnie, ani pudło. Bardzo fajny gryf, taki przyjazny w grze. Jeżeli ktoś szuka niedrogiego instrumentu, który chce mieć jako backup albo zwyczajnie też chce się pobawić greczem, a niekoniecznie od razu chce inwestować w instrumenty japońskie albo też nie lubi dużych gitar hollow body, to jest super opcja, która nie obciąży naszego portfelu, a będzie wiele radochy. Pozdrawiam. Thank you.